Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, zostajemy przy temacie Platformy Obywatelskiej, przy temacie Rafała Trzaskowskiego. Czy Rafał Trzaskowski jest obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej? To jest nasze pytanie w tej odsłonie. A razem z Państwem, razem ze mną są Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Dzień dobry. I Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panowie, jesteśmy w komplecie i będziemy kontynuować temat Rafała Trzaskowskiego. Zresztą tenże Rafał Trzaskowski znalazł się na okładce Tygodnika Sieci. Tak wygląda najnowszy numer Tygodnika Sieci właśnie z prezydentem Warszawy. Bezmięsny plan Trzaskowskiego to jest bardziej serio niż myślicie. Czytamy w Tygodniku Sieci, polecamy tekst autorstwa Marka Pyzy. Panowie, o Rafale Trzaskowskim jest głośno, ale nie tylko za sprawą rekomendacji organizacji C40 Cities. W ostatnim czasie również za sprawą zarzutów, jakie są formułowane pod adresem Włodzimierza Karpińskiego, który został zatrzymany w związku z korupcją. Mówi się o korupcji w stołecznym ratuszu. Również ta sprawa zatoczyła bardzo szerokie kręgi. No i niewątpliwie kładzie się cieniem na funkcjonowaniu ratusza. Stawia również znaki zapytania co do ratusza nadzorowanego przez Rafała Trzaskowskiego, stawia znaki i zapytania co do nadzoru nad działalnością człowieka, który można powiedzieć był prawą ręką Rafała Trzaskowskiego, a na pewno był jego bliskim współpracownikiem. Co to oznacza dla samego Rafała Trzaskowskiego? Co to oznacza dla Platformy Obywatelskiej? Czy w ostatnim czasie prezydent Warszawy jest enfant terrible właśnie dla tego środowiska? Może na początek Krzysztof Świątek, prosimy. No to ostatnie to myślę, że za daleko. Trochę Rafał Trzaskowski wpadł w pewne tarapaty i myślę, że nie za bardzo w sposób właściwy próbuje z tych problemów wyjść. To znaczy, no na przykład ta kwestia związana z zarzutami co do jego jednego z najbliższych w końcu współpracowników, no bo jeżeli ktoś jest sekretarzem miasta, no to można powiedzieć, że jest taką pierwszą osobą po prezydencie i wiceprezydentach. No to jest osoba z najbliższego kręgu współpracowników Rafała Trzaskowskiego, która ma bardzo poważne zarzuty i te zarzuty zostały ocenione jako wiarygodne przez niezależny, niezawisły sąd. Bo słyszę takie argumenty, że to prokuratorzy się patrzą od Zbigniewa Ziobry. No, prokuratura formułuje pewien zarzut. No tutaj możemy usłyszeć, możemy przeczytać też o bardzo poważnych zarzutach, bo dotyczą jednak prowadzenia działalności przez zorganizowaną grupę przestępczą. Nawet padają, jak wczytać się w argumentację prokuratury, padają bardzo poważne zarzuty co do ustawiania przetargów i nawet procentowej kwoty, która z tych przetargów miała płynąć do pewnej grupy. No więc sprawa jest niezwykle poważna i teraz Rafał Trzaskowski, który w piątek miał to wyjaśniać na Radzie Warszawy, nie stawia się na to posiedzenie. No myślę, że to jest z jednej strony to jest unik, dwa, że to jest jednak sygnał dla opinii publicznej, że Rafał Trzaskowski nie ma dobrych odpowiedzi, nie miałby dobrych odpowiedzi na te zarzuty i że no po prostu wybiera taktykę strusia, czyli głowa w piach. No, to nie jest dobra strategia. Lepiej jednak się zmierzyć, mieć jednak jakąś odpowiedź. No bo w ten sposób opinia publiczna odczytuje to tak, że zarzuty jednak są poważne, są wiarygodne i Rafał Trzaskowski po prostu nie ma żadnej argumentacji, żeby obronić swojego najbliższego współpracownika. Jeżeli nie ma argumentów dla obrony swojego najbliższego współpracownika, no to powinien go nie tyle zawiesić, no bo jak rozumiem, trochę trudno by było panu sekretarzowi, w tej chwili byłemu ministrowi skarbu Włodzimierzowi Karpińskiemu, pełnić swoją funkcję z aresztu, no to powinien go po prostu zdymisjonować. Dlatego, że to sąd niezależny uznał, że argumentacja jest poważna, wiarygodna i zdecydował o 90-dniowym areszcie. No a druga sprawa, która rzeczywiście kładzie się tutaj cieniem, czy w każdym razie stanowi bardzo poważny asumpt do takiego stwierdzenia, że Rafał Trzaskowski wpadł w kłopoty i no stał się trochę pewnym problemem teraz wizerunkowym, no to jest właśnie ta sprawa całego porozumienia tych 100 metropolii, którymi kilkukrotnie, jak można zresztą zobaczyć w materiałach prasowych, Rafał Trzaskowski się szczycił, ba no, mówił na Kampusie Polska, że jak przejmie Platforma Obywatelska władzę, no to, że będą realizować to szybciej, że nawet się tłumaczył, że to tempo zakreślone w tym
porozumieniu C40 Cities, że to jest tempo za wolne, że będzie szybciej. Podkreślam nawet, że jest to bardzo ambitny plan. No właśnie, ale skoro mówimy o C40 Cities, skoro mówimy o sprawie Karpińskiego, no to widzimy, że chyba rzeczywiście nagromadzenie tych spraw, które są związane z funkcjonowaniem może nie tyle ratusza, co właśnie samego Rafała Trzaskowskiego, sprawia, że te minusy przy szyldzie Platforma Obywatelska zaczynają się mnożyć, a przynajmniej otwierają się te furtki, które śmiało mogą otwierać teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, wskazywać: patrzcie, oto wasza Platforma Obywatelska, oto wasz Trzaskowski, przypomnijmy, ten sam Trzaskowski, który być może będzie kandydatem na premiera, Artur Cejrowski. Na premiera, na prezydenta, tych funkcji, które miał sprawować, czym będzie miał sprawować w przyszłości prezydent Warszawy, już słyszałem mnóstwo i desygnowano go do najróżniejszych stanowisk. Ja mam wrażenie, że gdzieś w politycznym tle tego sporu, o którym rozmawiamy, jest konflikt Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim i on gdzieś cały czas pobrzmiewa w echach tej sprawy, bo przecież jeśli mielibyśmy szukać i wskazywać osoby, które są bardzo mocno politycznie, gospodarczo, ale także prawnie za wiele rzeczy w Polsce odpowiedzialne i powinny być dyskredytowane, to trudno w Platformie Obywatelskiej wskazać bardziej obarczonego tymi wszystkimi problemami prawnymi także człowieka niż Donald Tusk. Teraz mam wrażenie, że część mediów, które na co dzień sprzyjają Platformie Obywatelskiej, troszkę mocniej atakuje Rafała Trzaskowskiego niż kiedykolwiek atakowała Donalda Tuska i widzę w tym dużą rolę PR-owców samego Tuska. Mam wrażenie, że te słowa, o których mówiłeś na początku, czyli czy pytanie, czy Trzaskowski stał się hot terrible dla Platformy Obywatelskiej, mam wrażenie, że bardzo w takiej roli chciałby go widzieć Donald Tusk i bardzo mocno próbuje go w te buty wrzucić. Natomiast jeden i drugi ma mnóstwo na sumieniu. Ta sprawa Karpińskiego to nie jest tylko i wyłącznie sprawa byłego wicesekretarza miasta, z który wciąż, przypomnijmy, pobiera pensję w Urzędzie Miasta. Wczoraj usłyszeliśmy, że cały czas ratusz wypłaca mu połowę pensji. To też jest jakaś przedziwna formuła, wypłacanie połowy pensji człowiekowi z takimi oskarżeniami. No, Karpińskiemu, który jest zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym załatwienia kontraktów w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczenia miasta, grozi do 12 lat więzienia. On nie przyznaje się na tę chwilę do winy, ale usłyszał zarzut przyjęcia 5 milionów łapówki w związku z podpisywanymi przez niego kontraktami. W ramach tego samego śledztwa został zatrzymany wcześniej inny polityk Platformy Obywatelskiej, czyli Rafał Baniak. To jest były wiceminister skarbu. On również nie przyznaje się do winy, ale te zarzuty, które jemu postawiono, są jeszcze bardziej poważne, bo Baniakowi postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą i powoływania się na wpływy też w tym samym kontekście. I to są wszystko bardzo bliscy współpracownicy zarówno Donalda Tuska, jak i Rafała Trzaskowskiego. Więc no, w ostatnich latach Karpiński był zatrudniony w Urzędzie Stołecznym Miasta Warszawy. Zdecydowanie tutaj jakiś komentarz, poza tym takim dosyć lapidarnym komentarzem, na który zdobył się Trzaskowski na Twitterze, powiedział, że dopóki nie będzie wyroku sądowego, to nie ma mowy o żadnych oskarżeniach. Tu w podobnym duchu wypowiadał się Tusk, mówiąc, że wierzy w uczciwość Karpińskiego. No to są, to gdzieś znowu tutaj z kolei w tle pobrzmiewa ta doktryna Neumana: włos wam z głowy nie spadnie, dopóki będzie w Platformie. Platforma chyba kroczy tą ścieżką cały czas. No i w sprawie, w której łącznie jest podejrzanych 14 osób, która jest sprawą, w której padają takie zarzuty jak kierowanie grupą przestępczą. Artusze, tu pozwolę sobie tylko wtrącić. Widzimy właśnie tweet Rafała Trzaskowskiego: tak, w Polsce, w którą wierzę i o którą będę walczył, obowiązuje zasada domniemania niewinności. W Polsce Prawa i Sprawiedliwości obowiązuje zasada domniemania winy. Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta stołecznego Warszawy, ale o tym, czy jest winny, czy niewinny, zdecyduje sąd. Tyle gwoli ścisłości, tyle powiedział Rafał Trzaskowski. No właśnie, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ten wspomniany już raport C40, o którym też mówimy już od kilku tygodni w naszych mediach i nie tylko w naszych mediach. Ta dyskusja zaczęła się w 2019 roku, przypomniał ją kilka tygodni temu dziennik Gazeta Prawna i świetnie to, co później się zadziało, pokazał Marek Pyza w swoim artykule w tygodniku Sieci. On tam dekonstruuje tę narrację, w którą wpadł Trzaskowski i część znowu mediów opozycji, która próbowała pokazać, że... Przypominam, że to ten tekst, oczywiście, tygodnik Sieci, polecamy jak najbardziej.
polecamy, bo nie tylko dlatego, że to jest tygodnik naszej redakcji, ale także dlatego, że on doskonale, Marek Pyza doskonale wykonał swoją dziennikarską robotę i pokazał, że Rafał Trzaskowski dzisiaj próbuje uciec od czegoś, co do niedawna wdrażał, bo mieliśmy takie wrażenie po tym, jak ta publikacja w Dzienniku Gwiazdy Prawnej się pojawiła, że no, Rafał Trzaskowski i media, tak jak Okopres, próbowały bagatelizować tę sprawę, mówić, że to jest jakiś zaprzeszły raport, że to się wszystko wydarzyło 4 lata temu. No nie, to są rzeczy, które najbliżsi pracownicy Rafała Trzaskowskiego wdrażali, które Rafał Trzaskowski sam, za którymi agitował. To się wszystko działo, a w tle tego wszystkiego jest to, o czym pisze Marek Pyza w najnowszym tygodniku sieci. I do tego tekstu namawiamy, zachęcamy do przeczytania, bo on bardzo dobrze pokazuje to, jak wielką hipokryzją są słowa Rafała Trzaskowskiego, który dzisiaj próbuje uciec od tych rzeczy, które do niedawna wdrażał. Jak słusznie zauważył Artur Cejrowski, próbowano bagatelizować te sprawy, mówić, że to jakieś rekomendacje bez mocy wiążącej, jakaś zaległa sprawa, która nie wiedzieć czemu została, nie wiadomo po co, odgrzebana. No a tymczasem widać wyraźnie, że Rafał Trzaskowski był mocno zaangażowany w promocję tej inicjatywy. To nie jest tylko kwestia udzielenia jakiegoś lakonicznego poparcia w formie kurtuazyjnego komunikatu. To aktywność, to popieranie tych postulatów, to wreszcie wyjazdy aż do Buenos Aires, które świadczą o tym, że Rafał Trzaskowski rękami i nogami podpisywał się pod tymi postulatami. No a może my rzeczywiście demonizujemy, może tylko właśnie kwestia poszerzania swojego znaczenia w pewnych kręgach, może tutaj nie ma to większego przełożenia na nasze życie i tak naprawdę są to jednak tylko i wyłącznie rekomendacje. Może ta sprawa C40 jest tylko straszakiem, jaki uprawiają konserwatywni publicyści, komentatorzy, dziennikarze, jak na to patrzy Krzysztof Świątek. Moim zdaniem to nie jest tylko straszak prawicowych publicystów, to jest bardzo poważna sprawa. Po prostu są w te różnego rodzaju projekty ideologiczne, ale i także na przykład związane z fabrykami sztucznego mięsa, są zainwestowane bardzo duże pieniądze. No wystarczy wspomnieć, że Bill Gates zainwestował 158 milionów dolarów w swoją fabrykę sztucznego mięsa. Ja też zastanawiam się, bo jednak no, samorządowcy oczekujemy od prezydentów dużych miast, czy od wójtów, czy mniejszych miast, miasteczek, oczekujemy rozwiązywania problemów samorządów. No, to jest ich podstawowe zadanie, po to wybieramy tych ludzi. Tymczasem no, jak się okazuje, no, na przykład Rafał Trzaskowski właśnie no, lubi, jest miłośnikiem chyba jednak tych częstych podróży zagranicznych do bardzo dalekich ośrodków, takich jak na przykład Buenos Aires. No ale tam właśnie uczestniczy, jak rozumiem, w tego typu spotkaniach, bo także ta konferencja w Buenos Aires służyła właśnie promocji tej umowy metropolii. No i tam właśnie w entuzjastyczny sposób się na ten temat wypowiadał. Nie wiem, jakoś tak mniej entuzjastycznie się wypowiada w Polsce. Więc ja myślę, że to jest o tyle poważna sprawa, że są zainwestowane bardzo duże pieniądze przez globalistów, także przez ludzi, którzy po prostu chcą dokonać pewnej transformacji i świadomościowej, ideologicznej, społecznej, ale także no, ograniczenia w ten sposób naszych praw obywatelskich. No to o tym trzeba mówić. To jest ograniczenie naszych praw wolnościowych, praw obywatelskich. Jeżeli przecież to nie jest, to słyszymy teraz, była dosyć, można przeczytać interesującą publikację na portalu tysol.pl z kolei a propos tak zwanych dzielnic czy miast 15-minutowych. No hasłowo może brzmi to bardzo, bardzo interesująco. O tym to już ten eksperyment ma być przerabiany w Oxford i w Canterbury, w miastach brytyjskich. No ma to polegać na tym, że no, okej, w ciągu 15 minut mamy się dostać do wszystkich najważniejszych punktów, takich jak urząd, jak miejsce pracy, szkoła, przedszkole, punkty usługowe. No brzmi to zachęcająco, tylko tam są jeszcze tak zwane haczyki. No a takim haczykiem na przykład bardzo poważnym jest to, że będziemy mieli prawo tylko na przykład w okresie 100 dni wyjechać z naszej dzielnicy gdziekolwiek. A natomiast jeżeli przyjdzie nam do głowy, że chcemy jednak wyjechać z naszej dzielnicy w 101 dniu, no to już zapłacimy grzywnę. Tam i chodzi... tu pojawiają się schody i o tych schodach niestety ci pomysłodawcy nie chcą specjalnie mówić, ale już teraz zapraszam panów, zapraszam państwa na kolejną odsłonę naszego spotkania. Będziemy kontynuować te wątki, które już teraz poruszyliśmy. Krzysztof Świątek, Artur Cejrowski, zapraszamy.